Witam Państwa bardzo serdecznie na prezentacji poświęconej Comar BI Point w instalacjach Comar HRP. Na samym wstępie chciałbym kilka słów powiedzieć tak naprawdę, czym jest BI Point Standalone i czym się różni od tego wydania BI Pointa, którego Państwo znacie, jeżeli chodzi o warstwę raportową w naszych systemach HRP. W Comar HRP XL, w Comar HRP Altum, w Optimie i w chmurze. Więc Comar BI Point Standalone tak naprawdę pozwala na analitykę w oparciu o te systemy. To jest rozwiązanie zupełnie niezależne od użytego systemu ERP. W tym rozwiązaniu mamy tak naprawdę możliwość wpięcia się do dowolnej bazy OLAP czy dowolnej bazy SQL i na bazie tych baz, na bazie danych z tych baz możliwość raportowania. Jest to rozwiązanie, którego my jako Comarch używamy oczywiście jako ta warstwa analityczno-raportowa w dedykowanych projektach. Dużą przewagą niewątpliwą tego rozwiązania jest możliwość działania niezależnie od aktualnie używanej wersji, czy to Excela, czy to Altum. Tak naprawdę klient partner nie jest zmuszony do upgrade'u do najnowszej wersji systemu Excel, Excel BI, po to, żeby móc skorzystać z tych funkcjonalności, które oferuje, które zapewnia Comarch BI Point. To są takie najważniejsze wyróżniki. Teraz w szczegółach tak naprawdę jakie są podstawowe różnice między tym rozwiązaniem standalone a BI Pointem, który jest zintegrowany z naszymi systemami ERP wzbogaconymi o rozwiązania Business Intelligence. Pierwsza różnica, kwestia standardowych raportów. W BI Poincie ERP-owym jest dostępny tak zwany migrator raportów, czyli wszystkie raporty wytworzone w księdze raportów jesteśmy w stanie za pomocą kreatora wyeksportować i jest możliwość ich przeglądania z poziomu BI Pointa ERP-owego. W BI Point Standalone tak naprawdę rozwiązaliśmy to inaczej. Jest oczywiście możliwość skorzystania ze standardowych raportów, z dashboardów predefiniowanych i może się to wydarzyć albo za pomocą pobrania i importu zestawu standardowych raportów czy dashboardów dla Excel Business Intelligence. Tak naprawdę stosowne pliki będą przygotowane i będzie można je pobrać potem z poziomu repozytorium BI Pointa. Będzie możliwość użycia i importu ich w rozwiązaniu. Jeżeli chodzi o księgę raportów używaną aktualnie po migracji do BI Point Standalone z BI Point ERP-owego, jest tak naprawdę możliwość między tymi środowiskami eksportu tych raportów i dashboardów i importu ich na nowym środowisku. Czyli tak naprawdę z poziomu interfejsu BI Pointa jesteśmy w stanie w starej wersji wyeksportować te pliki, te dane do postaci XML-i i potem na nowym środowisku tak naprawdę modułem importu te raporty, dashboardy jesteśmy w stanie przywrócić, więc nie ma problemu, żeby te już skonfigurowane dashboardy przenieść na nowe środowiska bez potrzeby wyklikiwania ich od początku, od nowa. Kolejna różnica, jaka w tych dwóch rozwiązaniach występuje, to jest kwestia migracji do nowych wersji. Tak jak wspomniałem na początku, w BI Poincie ERP-owym tak naprawdę ten cykl wydawniczy jest raz do roku się odbywa, więc tak naprawdę finalnie klienci otrzymują jedną wersję BI Pointa w roku. Oczywiście odpowiednio wzbogacono mu nowe funkcje, funkcjonalności. Natomiast jest to tylko jedno wydanie w roku zintegrowane z rozwiązaniami Excel Business Intelligence czy Altum Business Intelligence. Jeżeli chodzi o BI Point Standalone, cykl wydawniczy tutaj jest dużo, dużo bardziej rozbudowany. Średnio w roku pojawiają się 3-4 nowe wersje aplikacji. Co dzięki temu mamy zapewnione? No przede wszystkim wcześniejsze dostarczenie nowych funkcjonalności, czyli mamy tak naprawdę nowe funkcjonalności średnio co 3-4 miesiące, nie raz w roku.
wszelkie poprawki, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo czy wydajność aplikacji, również w ramach tych wydawanych wersji są przygotowywane i udostępniane. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o BI Point Standalone, oczywiście wykorzystujemy go również w starszych instalacjach Excel, Altum, tak jak wspomniałem wcześniej. Nie ma potrzeby aktualizacji starszych systemów po to, żeby skorzystać z tych funkcjonalności, które w nowych wydaniach BI Pointa się ukazują. Jeżeli chodzi o źródła danych, które możemy wykorzystywać standardowo w rozwiązaniach ERP-owych, BI Point ERP, możemy raportować w oparciu o obszary analityczne OLAP, te obszary, które pochodzą z pakietu Excel czy Altum Business Intelligence. I opcjonalnie jest możliwość oczywiście wykorzystania własnych zapytań SQL-owych po to, żeby z bazy DW czy z bazy ERP-owej stosowne dane, stosowne raporty utworzyć. Jeżeli chodzi o BI Pointa Standalone, tutaj ten zestaw tych danych, tych źródeł danych, które możemy wykorzystać, jest oczywiście dużo większy. Oprócz tego, że możemy z standardowych obszarów OLAP dostępnych w Excel BI-u korzystać, to o tym wspominać nie muszę. Oczywiście możemy wytworzyć również raporty SQL oparte o bazy danych MS SQL, ORAC czy Postgre. Również mamy możliwość wykorzystania źródeł danych, którymi są pliki, czy to płaskie pliki CSV, czy pliki Excelowe. Mamy możliwość takich arkuszy importu danych i na podstawie tych danych raportowania, tworzenia raportów czy dashboardów. To jest bardzo, bardzo ciekawa, fajna funkcjonalność, zwłaszcza w momencie, kiedy potrzebujemy stworzyć nowy raport w oparciu o właśnie tego typu dane. Z drugiej strony możliwość łatwego prototypowania rozwiązań, prezentacji rozwiązań w oparciu o pewne dane, które będą jakoś bardziej z klientem się kojarzyły na potrzeby właśnie prezentacji takiego rozwiązania. Więc jakby pokażę, jak ten proces wygląda w kolejnej części prezentacji. Jeżeli chodzi o bazę użytkowników, po BI Point ERP-owy tak naprawdę synchronizuje użytkowników z bazą użytkowników korzystających z Excela czy księgi raportów. Ta baza jest tutaj spójna. Jeżeli chodzi o BI Point Standalone, on posiada własny mechanizm do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami. Oczywiście, jeżeli posiadamy w strukturach firmy domenę Active Directory, to jesteśmy w stanie wykorzystać te mechanizmy po to, żeby te uprawnienia również rozdzielać. Jeżeli chodzi o kwestię licencji, tak naprawdę licencja między wersją ERP-ową a wersją standalone jest tożsama, jeżeli chodzi o warunki i cenę, czyli mamy tak naprawdę licencję na nazwanego użytkownika aplikacji. Liczba licencji na to rozwiązanie jest oczywiście zapisywana na kluczu licencji. Jeżeli chodzi o cennik, tutaj cena 1000 zł za użytkownika jest niezmienna w obu tych wersjach. Tak samo wygląda to, jeżeli chodzi o koszty. Podsumowanie tych informacji, które tu Państwu przedstawiłem, tak naprawdę znajdzie się, już jest dostępne na stronach walidowanych dla partnerów. Tutaj zamieszczam link, pod którym można się do tego materiału dostać. To jest tak naprawdę ulotka informacyjna dotycząca BI Pointa Standalone. Wszystkie te informacje, które ja tu przedstawiłem, są w niej w takiej zwięzłej formie zawarte. Wszystkie różnice, kwestie konfiguracji również tu Państwo znajdziecie. W tym dokumencie też znajdziecie Państwo instalator do wersji BI Point Standalone najnowszej 6.2. Docelowo planujemy, żeby te instalatory również tutaj na stronach walidowanych dla partnerów w odpowiedniej sekcji się znalazły, więc zawsze najnowszą wersję aplikacji Państwo będziecie mogli z tej lokalizacji sobie pobrać. Teraz kilka informacji na temat nowości i planów na przyszłość, jakie planujemy w aplikacji przygotować. Jeżeli chodzi o kwestie historyczne, tak naprawdę w każdej wersji pojawiają się jakieś nowe
funkcje, które można wykorzystywać do raportowania czy do przygotowywania danych. W wersji 6.1 pojawiła się m.in. możliwość obsługi jako źródła danych plików CSV czy Excel. Pojawiła się nowa, dużo bardziej wydajna kontrolka pivota, czyli kontrolka wykorzystywana do tworzenia raportów w oparciu o tabele przestawne. Pojawiła się możliwość formatowania warunkowego, jeżeli chodzi o formatowanie komórek odpowiednich w raportach. Pojawił się mechanizm raportów kontekstowych, które pozwalają w oparciu o wybrany kontekst w innych aplikacji wywoływać określone raporty czy określone dashboardy u nas w aplikacji za pomocą API. Pojawiła się możliwość logowania za pomocą protokołu SAM2. Pojawiła się możliwość definiowania subskrypcji w oparciu o ADFS. Pojawia się możliwość wykorzystania repozytorium do osadzania w nim linków zewnętrznych do dokumentów, do arkuszy, do plików PDF, innego rodzaju dokumentów, które w ramach repozytorium możemy po prostu przechowywać. Pojawia się możliwość wywołania interakcji w oparciu o kontrolkę mapy, czyli możemy sobie przykładowo zaznaczyć kilka obszarów na mapie i powiązane z nią atrybuty wymiaru również na pozostałych kontrolkach zostaną w odpowiedni sposób dofiltrowane. Pojawił się nowy, przebudowany widok uprawnień. Pojawia się możliwość w oparciu o kontrolki dashboardowe otwarcia tych danych i zaprezentowania je w formie tabelarycznej, tak naprawdę podejrzenia pod spodem, jakie dane składają się na dany wykres. I pojawiła się możliwość logowania za pomocą PKI. Jeżeli chodzi o wersję 6.2, czyli aktualnie najnowszą wersję, pojawiła się możliwość formatowania warunkowego, jeżeli chodzi o tabele dashboardowe. Pojawiła się możliwość pokazania szczegółowych nazw dla miar i wymiarów w konfiguratorach. Pojawiła się możliwość sortowania w oparciu o miary i w oparciu o wymiary, jeżeli chodzi o wykresy. Pojawiła się nowa translacja, hiszpańska wersja językowa aplikacji. Pojawiły się nowe symbole dla walut. Subskrypcje w tym momencie mogą być wysyłane, odkładane na serwerach FTP. I coś, co najbardziej cieszy, jest oczywiście powiązane z nowymi źródłami, czyli nowy widok konfiguratora, jeżeli chodzi o bazy danych SQL, możliwość definiowania parametrów, nagłówków, formatowania nagłówków i oczywiście szybki podgląd na wyniki zapytania SQL-owego. Jakie są plany na przyszłość? Tak naprawdę chcemy bardzo mocno podążać w kierunku self-service BI, czy tak naprawdę chcielibyśmy, aby pojawił się moduł, który pozwoli przykładowo połączyć dane posiadane o określonym kliencie, pochodzące z różnych źródeł, w oparciu o pliki Excel, w oparciu o pliki CSV, w oparciu o bazy danych, w oparciu o kostki OLAP. Tak naprawdę za pomocą takiego interfejsu będziemy w stanie raz przygotować te dane, odpowiednio te dane połączyć w formie czy to kafelków, czy konfiguratorów i raportowania z takiego przygotowanego setu danych, który jest oparty o wiele źródłach. To jest dosyć duży moduł, dosyć skomplikowany. To są nasze plany na kolejne wersje aplikacji. Teraz w bardzo dużym skrócie chciałbym pokazać, jak wyglądają te poszczególne funkcjonalności, które ja Państwu zaprezentowałem. Może ja zacznę od tego, jak wygląda kwestia przygotowania źródła danych w oparciu o pliki CSV i Excel na podstawie takiego pliku, żeby możliwość była raportowania. Ja sobie przygotowałem na potrzeby tej dzisiejszej prezentacji plik Excel z danymi, z których bym chciał raportować. Mamy tu mniej więcej m.in. kolumnę z imieniem i nazwiskiem klienta, mamy jego wiek, mamy płeć. Mamy jego roczny dochód, czy miesięczny dochód i miejscowość, z której on pochodzi. Bardzo prosty set danych. Chciałbym teraz pokazać, jak z tego setu danych przygotowanego będziemy mogli sobie raportować.
Jesteśmy w repozytorium BI Pointa, w źródłach danych. Jestem sobie w katalogu Robert i chciałbym sobie tutaj utworzyć źródło danych z pliku. Wybieram stosowną opcję z menu Nowy, Utwórz, Źródło plików. Klikam, wybieram właściwy plik. Ten plik mi się zaczytuje. Standardowo nazwa jest zaczytywana z nazwy pliku. Mamy możliwość wyboru arkusza, z którego chcemy pobrać dane. Domyślnie zaczytuje się oczywiście pierwszy. Zaznaczona informacja, że w pierwszym wierszu znajduje się nagłówek tych danych i mamy stosowne dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, dochód, miejscowość. Te same pola, które były w pliku Excel. W tym momencie automatycznie wszystkie wartości tekstowe są interpretowane jako wymiary. Wszystkie wartości liczbowe to są miary. Oczywiście sobie możemy tutaj wymienić te dane, czyli w przypadku wartości liczbowych, przykładowo miesiąc, numer, możemy sobie to równie dobrze zinterpretować jako wymiar, wybierając stosowną opcję w rozwijanym menu. Oczywiście poniżej podgląd na plik, pierwsze rekordy z tego pliku. Tak jak widać, te dane od razu przetworzone możemy sobie zapisać. Powstaje nam nowe źródło. Przykładowo zapisaliśmy to jako klienci. Przechodząc do repozytorium, jestem w stanie bardzo prosto stworzyć sobie na tej bazie raport. W tym momencie wybieramy typ źródła jako CSV Excel i szukamy na tej liście przygotowanego przez nas setu danych. Wybieramy oczywiście klientów. Klikamy OK. Wszystkie skonfigurowane elementy, oczywiście odpowiednie miary i wymiary, jesteśmy w stanie wykorzystać na takim raporcie. Przykładowo przerzucamy sobie imię i nazwisko na wiersze, dodajemy do tego informacje o dochodzie i taki raport możemy następnie zapisać, udostępnić innym użytkownikom. Taki raport oczywiście przy tej okazji jesteśmy w stanie wykorzystać opcję formatowania warunkowego, która też pojawiła się, która jest też nową opcją. Żeby to wykonać, tak jak Państwu pokazałem, zaznaczamy sobie odpowiednią miarę, dla której chcemy stworzyć warunki. Zaznaczamy opcję formatowania warunkowe i za pomocą plusa wybieramy nowy warunek. Chciałbym, żeby wszystkie wartości większe niż przykładowo 3000 były zaznaczone zielonym tłem. Klikam zastosuj jeszcze raz. Jak widać, te odpowiednie rekordy, wiersze, które spełniają warunki, zostały odpowiednio zaznaczone. Pokażmy kolejne funkcjonalności, które pojawiły się w ostatnich wersjach. Kwestia linku w repozytorium. Przykładowo chciałbym sobie umieścić link zewnętrzny do pliku. Wystarczy, że odpowiednią opcję z menu Utwórz wybiorę. Podaję nazwę, wklejam link tak naprawdę. Wybieram sobie, znaczy tutaj zdefiniuję, jaka powinna być nazwa dla tego elementu. W kolejnym kroku wklejam ścieżkę do stosownego pliku. Wybieram, jaki to jest typ pliku. Przykładowo wpisuję sobie nazwę PDF, wklejam ścieżkę i wybieram typ jako PDF. Klikam zastosuj. Nowy element pojawia się w repozytorium. Po kliknięciu stosowna informacja w takim repozytorium u nas się pokazuje. Możemy ją podlinkować. Kolejny nowy element to jest otwórz w raporcie. Na przykładzie jednego z dashboardów chciałbym pokazać, jak on wygląda. Stosowna opcja jest na wszystkich w zasadzie kontrolkach. Po kliknięciu w to menu podręczne, w tego hamburgera, otwórz dane w raporcie. Ja sobie teraz tą opcję uruchomię. I tak naprawdę wszystkie informacje, które miałem na tym dashboardzie, jestem w stanie wyeksportować, pokazać na raporcie.
Potem tego typu plik jestem w stanie, po oczywiście zapisaniu w repozytorium, jestem w stanie wyeksportować. Mogę sobie to zapisać, zrzucić do pliku Excel, czy pliku HTML, czy pliku PDF i wykorzystać gdzieś dalej. Czyli tak naprawdę wszystkie informacje, które się składają na dany raport, czy znaczy na daną kontrolkę dashboardu, jestem sobie w stanie potem bardzo prosto zmigrować do raportu i zobaczyć, jakie konkretne dane na tej kontrolce się znajdują. Kolejny element to jest możliwość wykonywania interakcji na kontrolce mapy. Tutaj poniżej mam taką przykładową kontrolkę użytą. Po zaznaczeniu kilku obszarów, kilku elementów na mapie, spięte z nią wykresy, spięte z nią wskaźniki, od razu się odfiltrują do tych elementów, które na mapie zostały zaznaczone. Kolejny nowy element, który pojawił się w ostatnich wersjach, to jest sortowanie na kontrolce wykresu. Tak jak to pokazałem poprzednio, wybieramy to kontekstowe menu, na przykład dla tego konkretnego wykresu. Automatycznie, domyślnie sortowanie po elementach wymiaru. Możemy sobie zmienić to sortowanie, wykorzystać sortowanie rosnące po mierze, którą w tym przypadku jest transaction value. Klikając drugi raz, odwracamy kolejność tego sortowania. Mamy sortowanie malejące. I to również ubogaca te możliwości wizualizacji danych w oparciu o wykresy. Kolejnym elementem będzie pokazywanie nazw szczegółowych dla miar i wymiarów. Wykorzystam sobie do tego inny dashboard. To jest dashboard oparty o kostkę logistyki XLBI, żeby sobie sprawdzić, jak to wygląda. Wchodzę sobie w konfigurator przykładowo takiego wskaźnika. Tutaj mam na wartości rzeczywiste tej kontrolki przeniesioną sprzedaż wartość. W oparciu o ten przełącznik tak naprawdę jestem w stanie przenieść się na nazwę szczegółową. Widzę wtedy, że ta sprzedaż wartość pochodzi z wymiaru, którym jest z miary, którą jest sprzedaż. Tu kolejny widok bardziej OLAP-owy. Przykładowo, kiedy wykorzystam sobie wymiar, na przykład czas, przeniosę sobie czas kalendarzowy i wykorzystam rok. Na przykład na pole filtra, po przełączeniu tego od razu widzę, z jakiego konkretnego elementu to pochodzi. W przypadku roku, w przypadku kontrahentów, tutaj tych nazw tak naprawdę może być kilka. Nazwa ta sama, natomiast ona może pochodzić z kilku różnych wymiarów, co oczywiście interpretacyjnie znaczy nam co innego. Więc jakby podpowiadanie tych pełnych nazw to jest kolejna rzecz, która nam pozwoli się szybciej zorientować, z którym elementem wymiaru mamy do czynienia. Jeżeli chodzi o formatowanie warunkowe, tak naprawdę oprócz tego, że możemy stosować je na raportach, możemy również je wykorzystać na dashboardach. Wystarczy, że wybierzemy odpowiednią miarę przeniesioną na raport, tworzymy prawe menu kontekstowe, zaznaczymy opcję pod tytułem formatowanie warunkowe i dodamy warunek. I w tym konkretnym przypadku chciałbym, żeby wszystkie wartości, które są mniejsze niż 1000, zostały potraktowane innym kolorem czcionki. Chciałbym, żeby zaznaczyły się na czerwono. Klikam OK, raz jeszcze potwierdzam. Przechodzę w tryb podglądu i jak Państwo widzicie, odpowiednie formatowanie zostało dla tej konkretnej tabeli zastosowane. Jeżeli chodzi o nowości, to w dużym skrócie te najważniejsze punkty Państwu w tym momencie przedstawiłem. To tyle, jeżeli chodzi o takie bardzo krótkie podsumowanie tej prezentacji. Bardzo dziękuję za uwagę.